10 grudnia wspominamy błogosławionego Marka Antoniego Duranto, prezbitera. Marek Antoni urodził się 22 maja 1801 roku w piemonckim mieście Mondovi na północy Włoch w zamożnej rodzinie. O wychowanie religijne i przekaz wiary zatroszczyła się matka. Ojciec był agnostykiem. Jako nastolatek pragnął udać się na misję do Chin. By realizować swoje marzenia, wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Po formacji 12 czerwca 1824 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przełożeni powierzyli mu głoszenie misji ludowych w Piemoncie. Między innymi dzięki jego zaangażowaniu duszpasterskiemu i konkretnej pomocy najuboższym w Piemoncie, wiara ludzi umocniła się. Nie ulegli oni panoszącym się ideologiom liberalnym i antykościelnym. Słowo Boże głosił z mocą. Czasem z daleka przychodzili ludzie, by słuchać jego nauk. Był dobrym i cenionym kaznodzieją. Proszono go też o prowadzenie rekolekcji dla kapłanów i sióstr zakonnych. Był cenionym kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Od 36 roku życia do śmierci był prowincjałem swojego zgromadzenia. Działał roztropnie. Jego decyzje były przemyślane, rozważane zawsze we wspólnocie z innymi. Sprowadził siostry zakonne i powierzył im opiekę nad chorymi w szpitalach cywilnych i wojskowych, a także opiekę nad dziewczętami. W 1855 roku otworzył w Genui seminarium, w którym przygotowywali się przyszli misjonarze. Założył Zgromadzenie Męki Jezusa z Nazaretu. Siostry opiekowały się opuszczoną młodzieżą i chorymi umierającymi, przede wszystkim w ich domach. Do tego zgromadzenia przyjmował kandydatki nie mające posagu, co było wówczas wielką nowością. Razem z siostrami zorganizował w Turynie pomoc społeczną ubogim i wykluczonym. Zmarł w opinii świętości 10 grudnia 1880 roku. Nie mógł wyjechać na misję do Chin, ale przyczynił się do przygotowania wielu misjonarzy, którzy pracowali w najodleglejszych częściach świata. Sam nie mógł pomagać chorym. Sprowadził siostry do współpracy, a później założył nowe zgromadzenie, by siostry i współpracujące z nim osoby mogły pielęgnować chorych i wychowywać dzieci i młodzież, uczyć ich umiejętności potrzebnych w życiu, by uchronić ich od biedy. Z natury nieśmiały, potrafił z dobrocią, ale stanowczo kierować zgromadzeniem. Przyczynił się do jego rozwoju, ustrzec przed wprowadzeniem mocno sugerowanego obniżenia karności zakonnej. Choć skromny, proszony był o rady w trudnych nieraz sprawach. W homilii beatyfikacyjnej święty Jan Paweł II 20 października 2002 roku scharakteryzował błogosławionego księdza Marka w takich słowach. Pomnij na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję. Te słowa apostoła zawierają duchowy portret księdza Marka Antoniego Durando, członka Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Żył on wiarą i odznaczał się wielką życzliwością ducha, pogardzając wszelkiego rodzaju kompromisami czy duchową miernotą. W myśl pouczeń świętego Wincentego a Paulo potrafił dostrzec w człowieczeństwie Chrystusa najwyższy, a zarazem najbardziej przystępny i rozbrajający wyraz miłości Boga do każdego człowieka. Dziś nadal ukazuje nam on tajemnicę krzyża jako szczytowy moment, w którym zostaje objawiona niezgłębiona tajemnica Bożej miłości. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Marka Antoniego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.